No jeszcze czuję, że znowu się spóźnicie do pracy i do szkoły na ósmą. I bardzo dobrze, Budzilla uwielbia takie poświęcenia. Zwłaszcza, że jest z nami Marianna i powiem wam, kogo będziemy dzisiaj wkręcać. Kogo budzimy? Budzimy Maritę z tego powodu, że od 10 lipca zdała prawo jazdy, no i nie jeździ. Nie jeździ. A prawo jazdy rozumiem kategorii B? Tak. Dzień dobry Pani Marito, witam serdecznie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Witam, Piotr Bąk. Tutaj mamy 10 lipca, Pani zdawała egzamin. Tak, tak. Z zeszłego roku i prawo jazdy, nie wiem, czy Pani już otrzymała dokument. Dokument? No, odnośnie prawo jazdy? Tak, tak. Wie Pani, taki list informujący o tym, że prawo jazdy nieużyte przez pół roku traci ważność. Nieużyte przez roku, czyli co to znaczy? No bo Pani nie jeździ na swoim prawie jazdy. No jeździłam parę razy, ale nie miałam żadnej kontroli. Wie Pani co, to nie. W nowych dokumentach, wie Pani, jest taki mikrochip, wie Pani. Tak. I my śledzimy ruchy osoby posiadającej ten dokument. Tak. Za pomocą detektorów zlokalizowanych w fotelu kierowcy, wie Pani. I jeżeli ten dokument jest blisko fotela kierowcy, my w ten sposób uznajemy, czy Pani jeździ autem, czy Pani nie jeździ. Pani nie jeździ, egzamin jest do powtórzenia. No ale jak to? No jeździłam kilka razy z mężem, mąż siedział obok, ja siedziałam na miejscu kierowcy, no to jak to możliwe? Wie Pani, co to nawet jeszcze gorzej. Najgorzej, że z mężem, wie Pani, bo wtedy nasz algorytm aktywnego kursanta dzieli przebieg przez połowę, wie Pani. Mąż, rozumiem, kierowca z długoletnim doświadczeniem. No tak, no bo z dziećmi jechaliśmy, z dzieci z tyłu, no to chciałam się czuć jeszcze bezpiecznie, bo to... Jasne, to zrozumiałe. Pani Marito, przede wszystkim proszę się zrelaksować, proszę się nie denerwować, bo ja słyszę w Pani głosie, że Pani jest lekko poddenerwowana. Bo jestem, bo tak się bardzo starałam, żeby zdać to prawo jazdy, że... Proszę powiedzieć, co dla... Nie, proszę Pani Maritko, przepraszam najmocniej. Ja Panią już teraz chwytam za rękę. Proszę oddychać razem z nami. Co dla Pani jest najtrudniejsze w jeździe samochodem? Proszę powiedzieć. No po prostu, żeby czuć się bezpiecznie w tym samochodzie. Jasne. Zapina Pani zawsze pasy? Foteliki oczywiście, dla dzieci są? Oczywiście. Tak. Świetnie. A jakiego radia Pani rano słucha? Proszę powiedzieć, Pani Maritko. RMF FM. Najbardziej by nas ucieszyło RMF Max. Naprawdę, jakbyśmy mieli radio RMF Max włączone na jedyneczce, to Maritka za każdym razem, jak w okolicach 7:50, będziesz podróżować i słuchać radia i usłyszysz pozostałych słuchaczy, którzy także padli ofiarą wkrętów przygotowanych przez swoich znajomych. Prawda, Marianna? Tak, kochana, wstawaj. Kochana, ty moja. Słuchajcie, dziewczyny płaczą. Kochana, robiłaś? Marianna! Może się zmobilizuje. No zmobilizuje, bo prawdopodobnie dzisiaj nawet jadę po auto, ale wow. Nie wiedziałam. No, bardzo się cieszę, bardzo. Samochód wsiadaj i przyjeżdżaj. Na kaweczkę i serniczek po prostu. Tak. Dziękuję. Czy chcesz coś jeszcze dodać, Marianna? Czemu na takie okrucieństwo od rana ci się zebrało w Blue Monday, czy nie, Marianna? No bo w końcu chcę, żeby ona jeździła, bo... Nie szkoda. Marianna lubi wkręty, widzę, robić. Nie, przepraszam. RMF Max uwielbia robić wkręty o tej porze. Szeroki drogi dla siebie. Dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. Dziękuję. Hity na Maxa.